W 2015 roku patrol reprezentujący nasz chłopiec wybrał się na Intercamp, czyli na międzynarodowy zlot skautów, który odbył się w Nysie. Wszyscy miło wspominamy tamten czas, pomimo że minęło od niego już parę lat. Jatyka, tylko że znamy jatyka. Pierwszej wrotki. Jatyka cały dzień. I porąbany łeb, takie bracie. Nie znamy więcej. Śpiewajmy. Ej, zaśpiewajmy to. Ola, jak się tańczy disco. Razem. Piękne disco. Wiatry niosą mnie, trzymamy w tobie tak. Ole, ole, siaba, daba, da, amore, ej, amore, siaba, daba, da. Szarlotka! Pyszna szarlotka! Mój Boże, boję się. Taka piękna. Intercamp is okay. Nie wiem, co więcej mówić. It's okay this year. What do you think? Yes, I think Intercamp okay. And do you like this place? Yes. And the people? Yes. And maybe something more? No. No? Okay. Thank you very much. Yes. Hello. I would like to know if you like the Intercamp this year. Actually, it was wonderful. I really enjoyed that. It was, for me, one of the most amazing Intercamps so far. Okay, and how about the people? They were amazing. I think that's all to say. And how about the activities? My children did really enjoy that. I think it was really good job you've done. It was creative, it was active, it was physical, it was everything they needed. Okay, and what about the atmosphere? I do really like this place, the Nysa fortress, the labyrinth in there, all amazing, so good job. Okay, thank you very much. You're welcome. Goodbye. No chodź, chodź. Ty wiesz, co wyglądasz w tej spodenkach? Proszę cię. Bardzo. Czuwaj. Co druk sądzi o Intercampie ze strony IST? Uważam, że to bardzo fajna impreza, takie malutkie jamboree w środku roku. A może kilka słów o organizacji? Jasne. Bardzo dobra. W sensie IST super, w związku z tym łatwo chyba wszystko było ogarnąć. Ewidentnie też widać, że duża część organizatorów robi to nie pierwszy raz, więc robią to dobrze, szybko, sprawnie, mają podzielone rzeczy, wiedzą co gdzie leży, wiedzą czego gdzie użyć, jak rozłożyć subcamp, jak go zaplanować, także bardzo w porządku. Czy warto jechać na Intercamp? No pewnie, że warto jechać. A dlaczego? Dlatego, że to takie maleńkie jamboree w ciągu roku, bez wielkich pieniędzy. 2,5 tysiąca ludzi z wielu krajów. Przeżycie, doświadczenie.
Na pewno każdemu polecam. Jestem akurat na Intercampie pierwszy raz, ale to super miejsce. Ogólnie było nice. Dziękujemy bardzo. Ale... Okay, can so we can take this? Yes? No. No, no, no. You can take. Yeah. Only this. Okay. Okay. So only this. Maybe we can do the bridge. Okay, we can try. Okay. Hola. Bridge. 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 So I understand. So we need to. Okay, we can go. I have some rubber bands. So, our rubber band. So, how? So, this way. Just... So, what are we doing, John? I don't know how to say it, but okay. If we just make it this way, and then we will make this, here a bridge between this stick, so it can be nice. Okay. Can you so see in your mind how it will no. I don't know. But I do the same as you do. I know. No. If you have some ideas. In this second, you saw this. Ale my budujemy tam. It could be like this. What? Yes. Yes. And then here is the bridge. Bridge, yes. Yes. Oh, let's go. Okay. Okay, so we can make it. So, a widzicie? So much easier. Nie taka głupia. Six, put your head on the thing. Seven, eight, both one in. Nine, ten, I'll go get you water. Thanks. I wouldn't stop, man. Let's go, Ian, come on. I got this. Okay. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry. Okay. Is een wachter. De 20. O mój Boże. O mój God. Wód tutaj było naciągnięte za mocno. Czyli to jeszcze raz? Ty weź w drugą stronę po prostu. Robisz głowę do góry. No ja jest się nie dźwignę.
Nice. Okay. Can I use this? Yeah. Just do. No. You can. No. You can. Najlepiej zrobić taczkę taką. Jeszcze drugą nogę. Okej. Okay. Okej. Okay. Thanks. Okej. 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 It has to be 2.5 centimeters. Maintenant tu tires ton côté chien. Sylvia Granatova, c'est un concert. Jak już pobijesz 2-3 razy, trzeba przekręcić i kolejną wkrawać. I nie dotykaj kostki rękami, pod żadnym pozorem. To nie jest takie łatwe. No, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Znaczy, wyglądamy na łatwe? Nie. O nie, nie. Okej. Okej. Again. Okej. Is it okay? I think it's fine. Okay. Thank you. Okay, so tak. Dzień dobry, Budo. No, taką karteczkę zrobiłem dla naszego zaprzyjaźnionego chłopca Jarosław i Przemyś, ale kartę kieruję do duchny Oli Kamińskiej z chłopca Jarosław. I taką karteczkę oto, że taka kartka deskowata. Wysyłamy naszą pocztą. Cześć Tarzanie, o, wysyłamy Tarzanie. Przyszedłem po prostu... Może się tak... Tu jestem. Ty się zawsze gubisz. Nie no, spoko. Najlepsza modelka. Ej, nie oni sobie sami. A myślisz, że właśnie joint poszli z tą grupą swoją? No hej. Nie.
Kamerujesz mnie? Nie. Nie. Nie, chyba sobie po prostu tak wezmę. Co robisz? Pierścień. Też jest robię pierścień pamiątkowy taki, żeby mógł sobie powiesić na ścianie. Tak jak wszystkie inne rzeczy z wycieczek różnych i wydarzeń. Może sobie z nas pisać. I zobaczymy, jak mi wyjdzie. Idziemy na kwartę. Jak ci się podoba na Interkampie? To jest bardzo ciekawie. Nie narzekam. Ładnie, fajnie, fajnie ludzie. Mogłoby być więcej integracji ewentualnie. Ale co? A co ci się najbardziej podobało do tej pory? Na razie. Gra terenowa wczoraj była naprawdę fajna. I popylanie po lasach na wyścigi. Jakiś interview ze mną, tak? Tak, dokładnie tak. Interview. Ja nie lubię. Ja nie lubię interview. Zakańczam. Zakańczasz? Zakańczam. Zakańczaj. Nie no, Majetku, zrobiliśmy zdjęcie, jak pracuje. O Boże, nie popatrzyłaś, Ida. Yeah, at 2 o'clock. My dear people. My dear ladies. My układamy sto zawisowy. Tak jak wszyscy wokół. Tak. Jednoznacznie określić, o co tu chodzi w tym układaniu stosów. Nie można ich podpalić. Gdzie możemy to brać? Możecie zrobić zdjęcie i pokazać zdjęcie. Że to znasz, tylko oni się na niego zapatrują. A bo wiąka, mam i wymówię. A, bo Raz sierpem rozmłotem czerwoną połowę. I teraz tak, w dzisiejszych czasach, dobra, jest to jedna z takich największych fabryk w Polsce. Najbardziej znane są markizy, które zaraz będziecie mieli okazję spróbować. Ale zadanie nie będzie tylko polegało na jedzeniu, ale na tym, że po tym, jak ustawicie się w kolejce, podchodzicie do mnie pojedynczo, bierzecie ciastko, które chcecie, mam wafle markizy, musicie je spróbować i powiedzieć mi na ucho smak. Po jednym gryzie to chcecie. Dobra? To ustawcie się w kolejce, tak żeby było to bardziej zrobnięte. Jaki chcesz? Jaki chcesz. Największy. Na ten kres pojadasz? Nie, na kres. Zasad nie złamałeś. Weź dwie. Na ucho. Zawsze pozwalam brać drugiego gryza. Thank you.
Dobra, namierzamy. Jeden kula jest w mielcu. Powiedz, że kulę mamy w mielcu też taką. No. Tak, jedna. Ale to jak jest tam, to ona musi być, że z innego Chłopie, jakby na to więcej tak jak matematyki, jak na studia matematyczne, od poprzedniego działu. Fikci! To bym cię nie poznał. Dobra, kto prowadzi? A Saka, ty co robisz? Jeden za drugim równo. Ja się, Natalia, czujesz? Super, nic nie widzę, ale jest bardzo fajnie. Tarzan? Co? Co powiedz? To jest bardzo... Przyszedł czas na przygodę. Będzie przed nami cały las, mroczny las. Nie wiem, jak my to przeżyjemy. Już tutaj w sposób magiczny zostaliśmy oślepieni. Nie wiem, czy dożyjemy następnego poranka. To będzie długa noc. Ale będzie fajnie. Tak, dokładnie. Przejdziemy ten las i odzyskamy wzrok, więc będzie dobrze. Mam taką nadzieję przynajmniej. Ktoś musi was prowadzić. Po prostu chcemy sprawdzić eksperyment, jak to jest. Jeden za drugim równowłaściwie ustawić. Nóż Tarzana. Nóż Tarzana. Na pewno nie ma drzewa, możesz mi zaufać. Na pewno. Dobra, trochę w lewo musisz zakręcić. Ale tak w sensie, że obrócić się nie jednym krokiem. Ale teraz trochę bardziej w prawo. No, może być, może być. Smacznego. Powiedzcie, że jest smacznego ładnie. Smacznego! Machajcie! 3 cm nad Tarzana głową jest gałąź. Już nie. Chodź, śmiało, Natalia, uważaj. Próbamy się. Lekko w lewo. Już nie, spoko. Na sikcie. Lekko w lewo, Natalia. Lewo, bo czujesz mnie. O, i teraz mowy. Powoli. Zrobisz jeszcze, dobra. 4 się. Ale Krzysiu, na innej nodzie. Nie, na Krzysiu przegra. Okay. You get there? Yes. Okay. Thank you, bye. O, jak to zrobiłem? O, panie! Co to za technika? Dobra. O, król złoty! Potrzebuję waszej pomocy w jednej sprawie, mianowicie. Będę bić potwory. No, niekoniecznie. Down? Dobra, czytajcie, nie przerywajcie. No, były skarby. Jest rok 1758. Austriacy próbują zdobyć Nysę, która jest broniona przez Prusaków. Niestety nie udaje im się, ale tutaj do akcji wkraczam ja, dlatego że Napoleon Bonaparte zlecił mi misję przeszukania tego terenu. Gdyż dostałem informację, że w tych tutaj budynkach znajdowała się główna kwatera Austriaków, co oznacza, że rozkazy wychodziły bezpośrednio stąd. Co oznacza, że być może zachowało się tutaj coś z ich dokumentacji, jakiś plan, może stara mapa oblężenia Nysy. Jeśli zdołalibyśmy zdobyć coś takiego, myślę, że na pewno pozwoliłoby to usprawnić naszą taktykę i być może pozwolić nam zająć Nysę. Okay. Jako, że byłem już w środku i próbowałem znaleźć tą mapę, nie udało mi się, gdyż jest tam maksymalnie ciemno. Ale jako, że teraz jesteśmy w grupie, myślę, że mamy większą szansę. Czyli nie możemy latarek używać? Możecie. Możemy? No, a kto ma latarkę w ogóle? Ja mam w telefonie, ja idę. My jesteśmy koło chłopców? Proszę. Nie będzie,
Panie Jędrzej? Już jesteśmy po kilku takich przeprawach. No, my też. Bo jest zawsze krócej i te, tak. A skąd jesteście? Z Gdyni. A jak daleko? Cześć, właśnie nagrywamy vloga z Interkampu i idziemy teraz na obiad. Michał. Słucham. No. Opowiedz coś o naszym dzisiejszym dniu. Dzisiejszego dnia zebraliśmy się w ekipy, które miały kompletnie bez sensu, bo niby miało być sześcioosobowe drużyny, w tym minimum trzy narodowości mniej więcej, czyli po dwie z każdej, a tak naprawdę wszyscy to olali i wzięli... Połączyli tak, drużyny grupy. Polskie i drużyny polsko-angielskie. Oczywiście, że tak. I teraz jest przerwa obiadowa. Jej! A my w tym momencie przerwę obiadową. Nie mam pojęcia, co będziemy robić. W ogóle mamy coś do jedzenia? Parówki. Mamy parówki. Parówki. Oczywiście. Będziemy na obiad jeść parówki. Super. Wszystko mamy. Chcecie... A tak to jest bardzo fajnie. Tylko, co ja wiem, bo więcej integracji tak naprawdę. No bo ogólnie zajęcia integracyjne są po obozie, ale okej. Okay. W sensie na zakończenie. A kogo poznaliście z innych obozów? Narodowościowo? Pozdrawiam! Litwini, Niemcy, Czesi, Amerykanie z Niemiec, pozdrawiam ludzi, którzy grają w Magica i mamy się dzisiaj spotkać. Oni wiedzą, o kogo chodzi. Pełno Polaków. Ja zapomniałem. Prysznic dopadliśmy dzisiaj. Był prysznic! Trochę nielegalnie. Nikt nie słyszy. Nikt nie słyszy. Żody nie będzie wiedział. Kończymy naszego vloga. Kończymy, no. To na razie. Odezjemy się do was potem. See you later. Pa!